Pane Nobiscum Domine, pozostań z nami, Panie. Taka jest prośba uczniów, którzy uciekają z Jerozolimy i udają się do innej miejscowości, bojąc się, że również w ich życie Wejdzie to straszne uderzenie, jakie było skierowane na ich mistrza, Jezusa Chrystusa. Takich słów, pozostań z nami, Panie, użył święty Jan Paweł II, gdy w 2005 roku skierował do całego kościoła list apostolski. W tym liście Pokazał bardzo wyraźnie człowiekowi współczesnemu potrzebne jest Słowo Boże, ukazujące całą drogę zbawienia, a jednocześnie pokazujące, że pokarm, Eucharystia jest konieczna, żeby człowiek. Nie ustał w drodze, żeby człowiek nie był głodny, ale by napełniony Bogiem szedł nieustannie w kierunku nieba. Pozostań z nami, Panie. 2 kwietnia 2005 roku w bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie zebrały się tysiące ludzi. Również bazylika była otoczona tysiącami wiernych. Wszyscy przeżywali to, co dochodziło z Watykanu. Święty Jan Paweł II, niezwykły papież. Jest w stanie bardzo ciężkim. Grupa młodzieży postanowiła, że całą noc będzie prowadziła adorację Najświętszego Sakramentu, i o godzinie 21:00, apelem, rozpoczęła swoją modlitwę. Przez pół godziny Rozważano teksty, które kierował święty Jan Paweł II do Polaków podczas swoich pielgrzymek. Te teksty na pewno jeszcze bardziej wpłynęły na wzruszenie serc, które oczekiwały na wiadomość z Rzymu, czy papieżowi się polepszyło, czy też nie. O godzinie 21.30 biskup stanął z monstrancją w drzwiach bazyliki i w otoczeniu rodzin bardzo uroczyście wnosił Eucharystię. Wnosił tę monstrancję z Jezusem, a wszyscy śpiewali: pójdź z pokłonem, ludu Boży, pójdź ze śpiewem, ludu Święty. Sław Jezusa, swego Zbawcę, Zbawiciela. Sięgnięto do modlitwy do miłosiernego Jezusa. I wtedy, po kilkunastu minutach, przychodzi wiadomość: Święty Jan Paweł II odszedł do Ojca. Niezwykłe wzruszenie. Pomiędzy wiernymi, ale też świadomość, która pewno jeszcze bardziej weszła w głębię tego wydarzenia, która dotarła do wszystkich, gdy święty Jan Paweł II umierał w Bazylice Miłosierdzia Bożego. Bardzo uroczyście śpiewano na cześć Jezusa, oddawano mu pokłon. Całe życie świętego Jana Pawła II było skierowane na Jezusa. On wyraźnie wskazywał na niego, i jeżeli w tych ostatnich chwilach swojej posługi papieskiej skierował do całego Kościoła list apostolski Mane do Biskup Domine, pozostań z nami Panie, to chciał wyraźnie pokazać dzisiejszemu człowiekowi, potrzebny jest Chrystus, jedyny Zbawiciel Świata. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Palmową. Wsłuchujemy się w tekst Ewangelii Świętego Mateusza, która mówi, że bardzo uroczyście witano Jezusa w Jerozolimie, śpiewano na jego cześć Hosanna. Jednocześnie rzucano przed nim gałązki palm, słano płaszcze. Niezwykłe przywitanie Jezusa. A za chwilę. Wchodzimy również w Ewangelię Świętego Mateusza i rozważamy mękę pańską. Pojawia się przed naszymi oczyma nie Palma, nie uroczyste wejście Króla Jezusa Chrystusa. Ale krzyż, na którym umiera Chrystus. Dla nas chrześcijan, to połączenie tych znaków jest przekazywaniem prawdy. My wszyscy doświadczamy niejednokrotnie tego skrzyżowania i krzyża, ale jednocześnie ogromnej radości, że wierzymy w Boga. Obecne chwile są ogromnym uderzeniem. W życie Kościoła katolickiego. Jest dla nas bardzo bolesnym to uderzenie w świętego Jana Pawła II. Obecny czas to czas rekolekcji świętych, to czas spowiedzi świętej wielkanocnej. I każdy kapłan wie, że to, co mówi do Niego wierny w sakramencie spowiedzi, zobowiązuje Go do świętej tajemnicy, do ogromnej dyskrecji. Niestety dla niektórych jest niemożliwym, aby przystąpili do spowiedzi świętej, są różne przeszkody i niekiedy decydują się na Rozmowę duchową i proszą o błogosławieństwo. I kapłan również jest zobowiązany do pewnej tajemnicy, którą wierny przekazał mu w ogromnym zaufaniu. A cóż powiedzieć o biskupie, do którego przychodzi kapłan i mówi również o swoich upadkach. Kapłan też jest człowiekiem, który upada. A dzisiejszy świat tak mocno krzyczy, i widzimy, że w naszej ojczyźnie również tak bardzo niektórzy krzyczą: Trzeba ujawniać tajemnicę, trzeba mówić to, co zostało powiedziane w tajemnicy. Nie wolno tajemnicy przekraczać. Nie wolno deptać sakramentu pokuty. Nie wolno deptać rozmów w kierownictwie duchowym. Trzeba ogromnie szanować to, co niejednokrotnie wierni przekazują pasterzom swoim. A jakie tajemnice? w swoim życiu posiadał Jan Paweł II. Ile tajemnic, ile tajemnic mieściło jego serce. I to jego wołanie, Mane do Domine, pozostań z nami, Panie, bo ma się ku wieczorowi, tak bardzo jest aktualne w dzisiejszym świecie. On miał świadomość, bowiem przeżył wiele zagrożeń płynących ze strony różnych działań komunizmu czy też nazizmu hitlerowskiego. To były wydarzenia, które mocno uderzyły w niego. Wydaje się, że popłóczyny tamtych wydarzeń, które już są na śmietniku, Teraz się znowu odzywają. Te popłuczyny też będą wyrzucone precz. Też znajdą się na śmietniku. Ale ten krzyk czasami napełnia człowieka jakimś niepokojem. Co się dzieje w sercu człowieka, który potrafi niekiedy deptać nawet największe autorytety. I kiedy wchodzimy w w tę piękną tajemnicę Niedzieli Palmowej i wspominamy rocznicę śmierci Jana Pawła II, to uświadamiamy sobie, że mamy udział w wielkich tajemnicach Boga, w wielkich tajemnicach zbawienia. Trzeba nam dziękować za to, że mając w ręku krzyż i nie wstydząc się go. Że mając w ręku palmę i oddając pokłon Jezusowi, kroczymy wyraźnie tymi drogami, jakie wyznaczał nam Jezus Chrystus, a na które tak wyraźnie wskazywał Jan Paweł II. Kolejny raz jesteśmy w tym pięknym ogrodzie kapliczek świętych pańskich. Nie stoimy przy pomniku Jana Pawła II. Starajmy się mówić, zatrzymujemy się przy figurze Jana Pawła II. Tak przyzwyczailiśmy się w naszej tradycji chrześcijańskiej, że jeżeli widzimy figurę świętego, to nie mówimy to pomnik, to jest figura. Stoję przy pięknej kapliczce świętego Jana Pawła II. Przy jego figurze I nie pozostaje nic innego jak prosić w modlitwie. Święty Janie Pawle II, wstawiaj się za nami. Spójrz kolejny raz na tę ojczyznę, wobec której wyrażałeś tyle razy swoją miłość. Spójrz na nas i pomóż nam. Pomóż nam usłyszeć ten głos, który skierowałeś do nas w 2005 roku. Mane nobiskum domine. To słowa Ewangelii Świętej. Ale chciałeś, żeby ta modlitwa nasza do Jezusa Chrystusa wybrzmiała w naszych ustach. I w naszym sercu. Więc razem z Tobą wołamy do Boga: Pozostań z nami, Panie.